Zadanie 29 z matury 2010 za 2 punkty. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 5 dwunastych. Oblicz kosinus alfa. Mamy dany tangens alfa w naszym zadaniu. Mając tangens alfa, możemy zbudować trójkąt prostokątny, ponieważ tak naprawdę mamy proporcje dwóch przyprostokątnych. Zaznaczamy sobie jeden kąt jako alfa i nanosimy proporcje. Pierwszy bok będzie równy 5x, a drugi 12x. Zauważ, że tak naprawdę nie znamy długości tych boków, ale znamy ich proporcje. Gdybyśmy podzielili 5x przez 12x, x się skrócą i wyjdzie nam taki oto tangens. Dość prosto z takiego trójkąta wyznaczyć przeciwprostokątną, która jest potrzebna do wyznaczenia kosinusa alfa. Przeciwprostokątną oznaczymy przez C. Zatem, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, liczymy 5x do kwadratu plus 12x do kwadratu równa się C kwadrat. C kwadrat może przeniesiemy na stronę lewą, odwrócimy równanie stronami. Tutaj potęgujemy. 5x do kwadratu, 25x kwadrat, 12x do kwadratu, 144x kwadrat. C kwadrat przepisujemy. X kwadrat dodamy do siebie, otrzymamy 169x kwadrat. C obliczymy, wstawiając prawą stronę pod znak pierwiastka. Pierwiastek ze 169 to 13. Pierwiastek z x kwadrat to tak naprawdę to jest moduł z x, ale przyjmując, że c może być tylko wartością dodatnią, możemy w uproszczeniu przyjąć, że kwadrat i pierwiastek się redukuje. Z tego x kwadrat pod pierwiastkiem zostaje nam po prostu x. Tak czy inaczej, przeciwprostokątna jest równa 13x. Teraz obliczmy już kosinus alfa. Kosinus alfa jest to, jak wiemy, przyprostokątna leżąca przy kącie do przeciwprostokątnej. W naszym wypadku 12x przez 13x. Oczywiście x się skracają i otrzymujemy proporcje boków 12 przez 13. Jest to odpowiedź do zadania.